Pamiętam, że Rigdon powiedział: pokażmy im, że to może być fajne. I wtedy mnie zgwałcił. Byłem w lekkim szoku, kiedy to zaczęło wychodzić. Miałem koszmary o jeziorze Viking. Wiele osób ma koszmary, zanim zaczną im wracać wspomnienia. To chyba najpowszechniejszy sposób przypominania sobie spraw od dawna wypartych. Nadal mi się zdarzają. Teraz wiem, że to wspomnienia, a nie koszmary. Naprawdę straszne wspomnienia. Teraz jestem tym chłopcem. Właśnie o tym mam koszmary. Całe życie pracuję z wykorzystywaną i zaniedbywaną młodzieżą. Jest bardzo wiele osób, które są mnie w stanie zrozumieć. Czy się niepokoję? Tak. Boję się ponownej traumy. Przez całe lata wymiotowałem w niedzielę rano, a nie wiedziałem dlaczego. Kościół przysporzył mi ogromnie dużo lęku. Ale już od paru lat z tym walczę. Wiem, że ze mną jest wszystko w porządku. Wiem, że jestem bezpieczny. Pogodziłem się ze sobą.